Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło powitać Was na kolejnym spotkaniu filozoficznym. Przede wszystkim przepraszam za mój dzisiejszy strój, który jest kompletnie nieadekwatny ani do pory roku, ani szczerze powiedziawszy do tematyki, którą się dzisiaj zajmiemy. Ale troszeczkę robię to specjalnie. Mam nadzieję, że po pierwsze mi darujecie, a po drugie no zorientujecie się, dlaczego akurat jestem dzisiaj w takich dość, powiedziałbym, żywych. Mam nadzieję, że optymistycznych kolorach. Przede wszystkim chciałem Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za odzew po tym pierwszym naszym spotkaniu. Nie chcę tego nazywać wykładami, bo to nie o to chodzi. Daliście mi mnóstwo siły i energii do tego, żeby działać dalej. No i również to Wasze głosy spowodowały wybór dzisiejszego tematu. Tematu, przyznam się, trochę trudnego, bo dzisiaj zajmiemy się takim poglądem filozoficznym, który jest już bardziej współczesny. Swoje korzenie ma w zasadzie w XIX wieku. Natomiast jest takim trochę tematem z życia. No, chciałbym go później troszeczkę podsumować zupełnie inną koncepcją, czyli dzisiaj trochę diagnoza, a potem co należy z tym naszym życiem zrobić. Dzisiaj będziemy mówić bowiem o egzystencjalizmie, od tego zaczniemy. Egzystencjalizm od łacińskiego sformułowania czy wyrazu egzystencja, czyli istnienie, jest taką filozofią, która ma wyjaśnić, tak, to Borys właśnie, przepraszam, Borys, tu są poważne sprawy. Więc egzystencjalizm ma przede wszystkim wyjaśnić, co z tym naszym życiem, co z tym naszym istnieniem, jaki jest cel życia, sens życia. No właśnie, bo to są takie pytania, które najbardziej kojarzą się chyba z filozofią, prawda? Filozof to jest taki człowiek, który siedzi, dłubie w nosie i wymyśla dziwne pytania, a takie najdziwniejsze i najbardziej popularne pytanie, no to oczywiście jaki jest sens życia, tak? Cel życia, sens życia. O celu życia już trochę mówiliśmy, no bo wiadomo, że celem nas wszystkich jest to, żebyśmy byli szczęśliwi. Natomiast jaki jest sens życia? No to jest pytanie klucz. Egzystencjalizm właściwie zaczął się od takiego duńskiego filozofa, który nazywał się Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard wychowywał się w takiej rodzinie no bardzo zamożnej, ale takiej, która miała troszeczkę problemy z religią. Mówi się, że jego ojciec wściekł się, już tam mniejsza na powód, ale przeklął Boga i to miało olbrzymi wpływ na Sørena. Ale generalnie, słuchajcie, no Dania jest już krajem skandynawskim, a w krajach skandynawskich wiadomo, bardzo łatwo załapać doła, bo to i zimno, i słońca mało. Dania jest na dodatek jeszcze wietrzna, więc rzeczywiście Søren był takim, powiedziałbym, stereotypowym przykładem Duńczyka, który był troszeczkę z depresją za pan brat. Ale wróćmy rzeczywiście do jego filozofii, bo Søren był faktycznie całe życie w lekkim dole, potem szedł ulicą kopenhaską i zmarł na apopleksję. I tak się jakby sprawa skończyła. Ale przede wszystkim, słuchajcie, zastanawiał się, kim jest człowiek i doszedł do wniosku, że tak naprawdę mamy pewien problem, bo z jednej strony my jesteśmy takim istnieniem, taką istotą, która no jest przedmiotem takim samym jak wszystko inne w świecie, a więc jest elementem świata. Ale z drugiej strony jesteśmy taką istotą, która ma cały świat wewnętrzny, która myśli i która, no właściwie tego świata wewnętrznego to niekoniecznie należałoby, ten świat wewnętrzny niekoniecznie należałoby opisywać, dlatego że każdy go zna, bo każdy ze sobą gada, każdy ze sobą przebywa. Mamy świat emocji, mamy świat marzeń, mamy świat, który właściwie trudno jest zdefiniować, bo przecież trudno jest zdefiniować samego siebie. No i teraz jest problem taki, że te dwa światy, to znaczy my jako element biologiczny, ale przede wszystkim fizyczny świata i my jako ten świat wewnętrzny jesteśmy kompletnie niewspółmierni. I ta niewspółmierność, ona wyraża się, czy właściwie znajduje odzwierciedlenie przede wszystkim w tym, że my jesteśmy nieopisywalni dla innych ludzi. Tak? To znaczy to, kim ja jestem
dla innych, na przykład dla was, nijak się ma do tego, co ja wiem o sobie albo dowiaduję się o sobie. No przede wszystkim dowiaduję się o sobie, bo każdy z nas tak naprawdę bez przerwy się zmienia i bez przerwy wymyśla różne dziwne rzeczy wewnątrz siebie, tak? A czym to jest spowodowane? Dlaczego to tak jest, że jakby my dla innych jesteśmy czymś kompletnie różnym od tego, kim jesteśmy my dla siebie? No przede wszystkim tym, że jesteśmy wolni. I jesteśmy wolni właśnie w tym świecie wewnętrznym, tak? No bo naprawdę rzeczywiście ta wolność w świecie zewnętrznym jest ograniczona, da? Bo jesteśmy tutaj zdeterminowani. To wielu filozofów już o tym mówiło, że my jesteśmy uwikłani w świat fizyki i wyżej tyłka się nie podskoczy, albo, no, dobry przykład, prawda? Nie będziemy jeść, nie będziemy funkcjonować, nie będziemy pić, padniemy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą no mnóstwo jest takich rzeczy, w których my nie możemy się czuć wolni. Każdy by chciał fruwać jak ptak, ale niestety nie da rady. I teraz ta nasza wolność dotyczy w związku z tym świata wewnętrznego. Tak? To znaczy właśnie, no bo nie mogę się przeobrazić w nikogo innego niż jestem, nie mogę sobie fruwać pod warunkiem, że funkcjonuje w tej rzeczywistości takiej fizykalnej, w tej codziennej, tak? Ale przecież jeżeli zamkniemy oczy, jeżeli udamy się w świat marzeń, no to tam już hulaj dusza. My możemy wszystko, prawda? Ja sobie wyobrażę, że wyglądam, nie wiem, jak... no dobra, mniejsza z tym, kto tutaj jest moim idolem, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. W tym wieku to już może mogę sobie wyobrazić, że będę wyglądać jak Sean Connery, ale mogę fruwać, mogę nie jeść albo właśnie jeść w kółko i nie tyć. Wszystko mogę w mojej wyobraźni, prawda? W tym świecie wewnętrznym jestem kompletnie wolny. I wtedy jakby sobie również uzmysławiam, że jeśli chodzi o to wszystko, co jest związane z tym światem wewnętrznym, a więc z decyzyjnością moją, to ja również jestem wolny, tak? Czyli tak naprawdę istotą człowieka jest to, że on może wybierać, że jest wolny. Ta nasza wolność jest taką najbardziej, powiedziałbym, docenianą wartością. Przepraszam, że się obraz trzęsie, ale moje koty po prostu, jak słyszą o filozofii, to też dostają na łeb. Marynia. No i się zgubiłem. Aha, więc mamy możliwość wyboru. Mamy możliwość wyboru, mamy możliwość podejmowania decyzji i tym się właściwie charakteryzujemy, tak? Człowiek wybiera, nie słucha tylko swojej biologii, nie kieruje się instynktami, kieruje się wolnością, kieruje się wyborem. No i z tym wyborem związany jest pewien problem, problem dość istotny, mianowicie taki, że my wyboru dokonujemy jakby w przyszłość, a przyszłość jest nieznana. W związku z tym, jak wybieramy, to nie wiemy, czy wybieramy dobrze. O, i tu jest problem. Jak nie wiemy, czy wybieramy dobrze, nie wiemy, czy te nasze wybory są właściwe, no to tak naprawdę wiąże się to z pewnym lękiem, z pewną obawą, czy, no właśnie, czy to jest dobry wybór, czy to jest wybór niespecjalnie dobry. Mówiłem, nie? O tych kotach. No właśnie, czy to jest wybór niespecjalnie dobry, czy można było wybrać inaczej, czy jaki to będzie miało wpływ na naszą przyszłość. Przepraszam za to, że musiałem zrobić przerwę, ale musiałem te diabły moje naprawdę opanować. Wracamy do tej naszej wolności. Nie wiem, czy to, co podejmuję, te decyzje, jakie podejmuję, to będą decyzje dobre, czy będą to decyzje, które mi pomogą, czy które mi zaszkodzą. To jest moja przyszłość, to jest moja wolność i tego nie jestem pewien. I to wywołuje w nas lęk. I to wszystko sprowadziło Kierkegaarda do takiego podsumowania, do tego, żeby postawić właściwie trzy takie pytania, które do dziś nazywamy pytaniami egzystencjalnymi. Czyli uwaga, będzie się teraz robić naprawdę grubo. Pierwsze pytanie, jaki jest cel życia człowieka? Czyli no po cholerę istniejemy, po co to wszystko? Jaki jest sens? Drugie pytanie, dokąd zmierzamy w związku z tym? Tak? No bo jeżeli mamy cel, no to będziemy do niego zmierzać. A więc dokąd zmierzamy? No i trzecie pytanie, jaki jest sens istnienia?
Tak? Trzy pytania: jaki jest cel życia, dokąd zmierzamy, jaki jest sens istnienia. I słuchajcie, dużo czasu nie było. Trzeba, żeby Kierkegaard odpowiedział na te trzy pytania. Więc jaki jest cel życia człowieka? Nie wiemy i się nie dowiemy. Cel życia człowieka jest nieznany, ponieważ on jest w przyszłości, ona jest nieznana, czarna D. Dokąd zmierzamy? No wszyscy spotkamy się w jednym miejscu, tak? W grobie. A więc człowiek zmierza do śmierci. No i wreszcie w związku z tym, że nasz cel jest nieznany, a wszyscy zmierzamy do końca, no to jaki jest sens naszego życia? Nie ma. Życie jest absurdalne, kochani, tak? Nasze życie jest zupełnie pozbawione sensu. To jest istotą egzystencjalizmu, to jest istotą tego, co właściwie Kierkegaard określa jako istotę człowieka. No niestety mamy tak, że natura, czy Pan Bóg, czy cokolwiek tam uważacie, obdarzyła nas rozumem, świadomością. Ta świadomość nie jest tylko świadomością dnia dzisiejszego i chwili teraźniejszej, tylko jest świadomością rzeczywistości w ogóle. Rzeczywistość w ogóle to jest przeszłość, czyli to, co było, i to jest przyszłość, czyli to, co będzie. To, co było, to mamy sobie na twardym dysku albo w albumie, albo w pamięci. To, co będzie, no to tego nikt nie wie, tak? I dlatego w związku z tym właśnie nasze życie jest kompletnie pozbawione sensu. I to powoduje jeszcze większy lęk, to powoduje, że jeszcze bardziej się boimy tego życia, no bo właściwie widzimy jego absurd i no i jakoś tak ucieka nam grunt spod nóg. Egzystencjalizm nie bez kozery jest nazywany taką filozofią czarnego sweterka, właściwie licealnego czarnego sweterka, bo to właśnie ten moment dojrzewania, ten moment wchodzenia w dorosłość, to jest taki moment, który najpełniej odpowiada istocie tego egzystencjalizmu, czyli mam dowód osobisty, patrzę w przyszłość i nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się tam będzie działo. Może będzie dobrze, może będzie niedobrze. Wszystko zależy od moich decyzji, bo teraz to już właściwie mówią, że mogę je podejmować. No i fajnie, tylko, no tylko jakie decyzje podjąć? U Kierkegaarda akurat, słuchajcie, jest pewien element zaczepienia, ale taki pozorny, dlatego że Kierkegaard mówi tak, no właśnie w tym lęku o sens życia, o wybory, o nasze życie, my czepiamy się takiej idei, takiej instytucji, takiej istoty, która ma nam pomóc. To jest oczywiście Bóg. No bo tak, no, wszyscy zmierzamy do śmierci, no niekoniecznie, bo potem będzie życie wieczne i no już będzie fajnie. Życie jest bez sensu? No jak to? No Bóg nadaje mu sens, bo Bóg zna wszystkie sensy, Bóg jest w ogóle the best. I wybory nasze nie są wiadome, to znaczy my nie wiemy, czy dobrze wybieramy. Jak to nie wiemy? Jeżeli będziemy się słuchać boskich przekazań, no to będzie dobrze, tak? To Bóg nam mówi, co mamy robić, a czego nie robić, więc tak naprawdę On nam pomaga w tych wyborach, On nam pomaga w tym, żeby dokonywać ich w sposób właściwy. Wystarczy się Go słuchać, tak? Ale Kierkegaard, analizując ten wentyl bezpieczeństwa, tą istotę boską, to dochodzi do wniosku, że to wcale takie proste nie jest, dlatego że my tak naprawdę, ta nasza religijność ma takie dwa poziomy. On sam mówi, to jest chyba rzeczywiście takie skandynawskie, bo w ogóle takie germańskie, bo uporządkowane, o religijności typu A i typu B. Tak dosłownie powiedział, religijność typu A, religijność typu B. Religijność typu A to jest taka religijność powierzchowna, to jest ta religijność, którą znamy na co dzień, to jest ta religijność, która chociażby mówi, jak trwoga to do Boga, no na przykład teraz bardzo na czasie, prawda? Więc my uważamy, że jak będziemy się słuchać boskich przykazań, jak odklepiemy odpowiednią ilość zdrowasiek, jak będziemy uczestniczyć w obrzędowości, no to już będzie wtedy ok, tak? To już wtedy będzie niebo, będzie raj, będzie życie wieczne, bez trosk, bez zmartwień, będzie po prostu zarąbiście.
Ale ta religijność typu A jest taką religijnością bez głębszej refleksji. To znaczy jest taką religijnością, która opiera się tylko na tych jakby objawach, na tych podstawach, które no nie prowadzą, bo nie muszą, do jakichś głębszych refleksji. Natomiast jeżeli dokonamy tej głębszej refleksji, jeżeli rzeczywiście zwrócimy się do Boga takim, jak On ma być faktycznie, no to wchodzimy już w ten etap religijności typu B. Religijność typu B to jest taka religijność głęboka. To jest religijność, która rzeczywiście odwołuje się do istoty boskiej, stara się ją jakoś ogarnąć, no i dochodzi do wniosku, że tego się zrobić nie da. To znaczy Bóg jest tak wielki, że jest nie do ogarnięcia. A ja jestem takim paprochem, że naprawdę jest bezczelnością sądzić, że w ogóle ten Bóg się mną zajmuje w jakikolwiek sposób, czy interesuje, tak? A więc religijność typu B widzi przepaść pomiędzy nami a istotą boską, tak? Widzi to, że no gdzie Bóg, a gdzie my? No to jest w ogóle, to jest kosmos, to jest przepaść, to naprawdę nie ma co w ogóle porównywać. No i oczywiście doprowadza to do tego, że znowu wracamy do tego naszego egzystencjalnego lęku, że znowu zaczynamy się bać, że to wszystko to jest bez sensu, bo nawet jeżeli ja się uczepię Boga, to gdzie tam Bóg, a gdzie ja, prawda? I dochodzimy właściwie do punktu wyjścia, czyli do tego, że nasze życie jest kompletnie do kitu. No właśnie, ale jak powiedział inny piewca egzystencjalizmu, a właściwie to jeszcze nie egzystencjalizmu, ale filozof również XIX-wieczny, on się nazywał Schopenhauer, życie jest naprawdę do kitu, żeby nie powiedzieć, że do dupy, przepraszam, ale jest w tym życiu, jak mawiał Schopenhauer, coś takiego, co jest bardzo pocieszające. No wszystkich nasz szlak trafi. Na szczęście umrzemy i się ten absurd skończy. Natomiast słuchajcie, taka, o nie, no, bardzo, bardzo rzeczywiście dzisiaj jest optymistycznie. Poczekajcie, do czasu. Taką odpowiedzią bardziej współczesną na egzystencjalizm, zwłaszcza w takim wydaniu już świeckim, był egzystencjalizm Francuza tym razem, Jean-Paul Sartre, to francuski dramaturg, francuski filozof, który no również zajmował się kwestiami związanymi z naszym sensem życia i przede wszystkim z naszą istotą, tak? No bo jakby filozofia w pewnym momencie już dała sobie spokój naprawdę z tym, jaki jest świat, bo tym się może zająć spokojnie fizyka do spółki z chemią, biologią i innymi naukami szczegółowymi. Natomiast cały czas pytanie, kim my jesteśmy i po jasnego grzyba, co my tu w ogóle robimy? No i ten egzystencjalizm dwudziestowieczny Sartra to jest taki egzystencjalizm już, który zauważa rzeczywiście, że my jakby podstawą tej naszej świadomości, tej naszej istoty jest to, że my mamy ten świat wewnętrzny. Dlatego, że tak naprawdę jeden dla drugiego my jesteśmy obiektami. Tak? To znaczy nie ma znaczenia, czy ja patrzę na stół, czy ja patrzę na drugiego człowieka, bo on jest dla mnie tak samo poznawalny. Wystarczy sobie wyobrazić, że stół, nie wiem, będzie gadał, będzie miał jakiś mechanizm, albo o, jeszcze lepiej. Wystarczy sobie wziąć na przykład na warsztat humanoidy, androidy, które są już coraz bardziej popularne i rzeczywiście Japończycy już cuda na kiju wymyślają w tej kwestii. I teraz zobaczcie, taki android, który wygląda jak człowiek, gada jak człowiek, dla nas tak naprawdę niekoniecznie różni się od prawdziwego człowieka, prawda? Jeżeli ktoś, nie wiem, sztywno występuje w telewizji, to zachowuje się dokładnie jak android, prawda? Siedzi jakby kij od szczotki połknął i generalnie no nie bardzo wiadomo, co i tam w tej głowie się kluje. Więc ta głowa jest najważniejsza, ale głowa i to, co w niej się kluje, jest wiadome tylko dla nas samych, jako dla podmiotów, którym się to, jak to ładnie się w filozofii mówi, jako dla podmiotów, którym się to kluje. Tak, czyli my jesteśmy w tym świecie wewnętrznym trochę zamknięci sami w sobie. Ja mogę oczywiście próbować, nie wiem, narysować, opowiedzieć, co mnie tam w głowie siedzi, ale tego jest tak dużo i to jest tak skomplikowane i tak wielopłaszczyznowe i tak wieloaspektowe, że tego i tak nie jestem w stanie zrobić. Każde słowa, każde obrazy, które ja przekazuję, będą
zamykały te treści, które ja mam wewnątrz siebie, w pewne ramy sztywne, natomiast te treści nie są sztywne, prawda? U nas się bez przerwy międli, bez przerwy się w tej głowie dzieje. Więc jesteśmy jakby sami sobie pozostawieni ze sobą. Tak? I tak się dzieje właśnie, podobnie jak u Kierkegaarda Sartre mówi, tak się dzieje, dlatego że my mamy w tej głowie wolność, że my sobie możemy rzeczywiście myśleć o czym chcemy, że my możemy w tej głowie być kim chcemy, że my tam mamy zupełną dowolność myślenia i tak naprawdę niewiele nas w tej głowie ogranicza. I to oczywiście się przekłada na decyzyjność naszą, na to, co my sobie zdecydujemy w życiu i co będziemy w tym życiu robili. I tej wolności się boimy. Sartre to już tak ładnie jako dramaturg, jako pisarz to już tak ładnie określił, że wolność jest dla nas jednocześnie darem i przekleństwem. Darem, no bo my ją lubimy. Prawda? To jest jakby jedna z naczelnych wartości, większa, dużo większa niż na przykład nasza rozumność, bo przecież czasami mówimy, oj fajnie jest być takim wioskowym głupkiem i się cieszyć, prawda? Ten rozum to nam zadaje tylko ciągle pytania, na które nie znamy odpowiedzi, ciągle nam przeszkadza. Natomiast jeżeli tego głupka nawet zamkniemy w klatce, no to on tę radość straci. Więc wolność jest na pewno bardzo, bardzo cenioną wartością dla nas. No ale jednocześnie jest przekleństwem, dlatego właśnie, że ona prowadzi do wyboru. Wolność jest takim medalem fajnym, świecącym, takim, który sprawia nam bardzo dużo radości, ale ten medal no, ma dwie strony, jak każdy medal, prawda? Po jednej jest wolność, po drugiej jest co? Odpowiedzialność. To jest nierozerwalne, bo jeżeli ja jestem wolny, to podejmuję decyzję. Jak podejmuję decyzję, no to jest moja decyzja i muszę wziąć za nią odpowiedzialność. I tego już się boję. No? Odpowiedzialności za własne decyzje już się boję. No bo nie wiem, czy one są dobre, nie wiem, co z tego wyjdzie, mogą być bardzo różne efekty i teraz jak ktoś będzie miał do mnie pretensje, jak ja będę miał do mnie pretensje, jak ja narobię głupot, prawda, no to potem muszę się z tym zmierzyć. Naważę sobie piwa, no i chlanie będzie, a potem będzie mi głowa bolała. Więc nie jest to takie proste. Tej odpowiedzialności człowiek się boi, oczywiście próbuje sobie coś z nią zrobić, ale nie bardzo mu idzie. No po prostu chociażby nie wiem co, to się tej odpowiedzialności nie pozbędzie, bo nie pozbędzie się swojej wolności. Dlatego, że człowiek próbuje różne rzeczy, próbuje właśnie mówić, nie wiem, właśnie Bóg mi tak kazał, prawda? Będę się słuchał Boga. No ale Sartre mówi, ale nie musisz się słuchać Boga. Prawda? To i tak od ciebie zależy, czy będziesz się tego Boga słuchał, czy nie będziesz, więc nie zrzucaj odpowiedzialności na Boga, bo tak naprawdę nikt ci nie kazał go słuchać. Prawda? Niektórzy mówią, to zapisane jest w gwiazdach i robią różne inne dziwne rzeczy. To też nie jest tak. To jest tak, że zawsze my podejmujemy decyzje i od tego absolutnie nie uciekniemy. Nie da się zrzec wolności. Bo nawet jeżeli my ją scedujemy na kogoś, czynimy to z własnej, nieprzymuszonej woli. Tak? A nawet jeśli z przymuszonej, to możemy się ugiąć pod temu przymusowi, a możemy nie. I znowu wracamy do tego, że jesteśmy absolutnie, absolutnie wolni. I ta wolność ma jeszcze jedną konsekwencję, mianowicie taką, że w tej wolności my ciągle się realizujemy, czyli tę decyzyjność, no właśnie, nie uciekniemy od tej wolności, czyli tę decyzyjność mamy bez przerwy. Decyzyjność, która dotyczy przyszłości, przyszłości nieznanej, więc tak naprawdę my nie do końca jesteśmy w stanie sami siebie określić, no bo pytanie, kim jestem? Nie wiem, bo nie wiem, co odwalę, bo nie wiem, co zrobię, bo nie wiem, co będzie. No, a ja się ciągle staję, ja się ciągle zmieniam. Ja mogę się określić tylko na podstawie tego, co już było, no ale co już było, no to nie jest, prawda? Więc my tak naprawdę jesteśmy w stanie określić tylko swoją przyszłość. Przyszłość, która się obiektywizuje, przyszłość, która no już jest niezmienna, ale ta przyszłość jest trochę jak ten stół. Stoi taki, jak jest, nic się z tym nie zrobi, no? Natomiast człowiek wcale nie jest taki jak stół, bo człowiek nie jest taki, że stoi i nic się z nim nie zrobi. Człowiek ciągle działa. Więc tak naprawdę człowiek jest kompletnie niemożliwy do opisania. Prawda? Nawet Sartre powiedział takie fajne zdanie. Człowiek jest tym, kim nie jest.
No bo człowiek jest jedynie możliwy do opisania według tego, co zrobił, kim był. A był, to znaczy nie jest. Bo to, jaki jest, to się realizuje cały czas, prawda? Przecież my na dobrą sprawę, zadajcie sobie Państwo pytanie wszyscy, do czego ja jestem w życiu zdolny? No i naprawdę gratuluję temu, kto będzie w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Chociaż od razu Państwu powiem, trochę zepsuję zabawę, nawet jeżeli uważacie, że jesteście w stanie na to pytanie odpowiedzieć, to po prostu umrzecie. To jest niemożliwe, bo zawsze w życiu jest tak, że jesteśmy w stanie coś takiego odwalić, że się sami zaskoczymy. Ja byłem możliwy do tego, ja byłem w stanie to zrobić? Mnie było stać na to, żeby to coś takiego odwalić? No to jest, ja sam siebie zaskakuję. Nie? Nieważne, czy plus, czy minus, ale zaskakujemy siebie cały czas i każdego dnia, więc jesteśmy tak naprawdę niemożliwi do opisania. My jesteśmy takim bytem, taką istotą, która jest niemożliwa nawet do określenia sami dla siebie, bo to nawet nie chodzi o to. Właśnie o to chodzi, że dla innych my jesteśmy łatwi do określenia, prawda? Nas przez pryzmat tego, co żeśmy już zrobili, nas opisują. Jak cię mówią, jak cię widzą, tak cię piszą. Właściwie nie jak cię widzą, kochani, tylko jak cię zobaczyli. Prawda? No, zrobiłeś szereg dziwnych rzeczy i w związku z tym mają cię za dziwaka, tak? Ale teraz możesz się stanąć na głowie i zrobić coś takiego, że to zrujnuje ten obraz. Prawda? Jesteś w tym wolny. Możesz, jak tylko chcesz. No i co nam się rysuje? Rysuje nam się człowiek, którego istnienie jest bez sensu, który celu w życiu nie ma, bo nie wie, co będzie, który jest niemożliwy do opisania. Prawda? No, rzeczywiście bardzo... bardzo optymistyczne, zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie rzeczywiście sami nie wiemy, co będzie, no bo nie wiemy, czy ten wirus nas zje, czy zje gospodarkę, co z tym światem. No, ze światem to akurat będzie chyba dobrze, bo coraz mniej kopcimy, coraz mniej się przemieszczamy, więc planeta troszeczkę odżywa. No ale co z tym wszystkim zrobić? Tutaj chciałbym Wam przedstawić kolejnego bohatera dzisiejszego naszego spotkania, który nam troszeczkę zaradzi, o dziwo, chociaż chciałbym tutaj od razu przestrzec, że będę absolutnie subiektywny w przedstawianiu jego filozofii, dlatego że z jego filozofii wynika bardzo wiele rzeczy, niekoniecznie takich super optymistycznych. Tak? Są też takie, które lepiej zostawić na boku, udawać, że ich nie ma. Bohaterem drugim dzisiejszego, właściwie to już trzecim, tak? No bo był Kierkegaard, był Sartre i teraz będzie Nietzsche. Nietzsche to był taki filozof niemiecki, pruski, wielkie wąsy miał. Słuchajcie, Piłsudski przy nim to był naprawdę jak szczaw z takim lekkim zarostem, bo Nietzsche miał olbrzymie wąsy. Wychowywał się w rodzinie kobiet, ale no właśnie, tutaj łamie stereotypy, bo to, że wychowywał się z samymi kobietami, on stosunkowo wcześnie stracił ojca, to nie znaczy, że wychowywał się w domu pełnym takiej macierzyńskiego ciepła i miłości. O nie, 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 nie. Pruski dryl, sztywne babki, które... mówiły, masz tak, Fryderyk, robić, a tak nie robić. I bez dyskusji, tak? Czyli tak po niemiecku, po prusku. Natomiast słuchajcie, Nietzsche przede wszystkim jest zaliczany do filozofów życia, czyli tych właśnie, którzy mówią, co jest istotą człowieka. I teraz już nie wdając się w szczegóły, bo nie chcę też, żeby ten nasz wykład był dzisiaj, czy to nasze spotkanie było mega długie. Nietzsche mówi tak, człowiek to jest taka specyficzna istota, która ma wolę mocy. Czyli człowiek jest istotą, która wie, że może. No? Znaczy ma świadomość, ma wolność i w związku z tym może realizować tę świadomość wolności. Czyli człowiek po prostu wie, że może. Tak, jest twórcą, kreatorem świata wokół siebie. I to jest jakby jego podstawowa istota. I on może z tej istoty korzystać, może ją rozwijać, a może nie. Prawda? No bo tutaj też jakby Nietzsche był zdania, że człowiek w tej wolności wcale niekoniecznie tę istotę swoją musi rozwijać.
I ta wola mocy, to przekonanie o tym, że człowiek może, cokolwiek chce, to może, jest dla człowieka pierwotne, bo Nietzsche mówi, to do czego my jesteśmy tak bardzo przywiązani, czyli ten nasz rozum, to jest dopiero wtórne, to jest narzędzie, które my bierzemy i zaczynamy, możemy zacząć tę naszą wolę mocy realizować, prawda? Czyli pierwotnie w nas jest ta wola i to przekonanie o naszej kreatywności. Natomiast potem dopiero włącza się rozum i ten rozum zaczyna działać jako narzędzie. Jak działać? No przede wszystkim Nietzsche mówi działać w świecie, który jest światem kompletnie chaotycznym. Tak, przyroda się po prostu dzieje, a człowiek co robi? A człowiek teraz, żeby się lepiej w niej odnaleźć, zaczyna w nią pakować prawa fizyki, czyli zaczyna gdzieś szukać jakichś powiązań, szukać jakiegoś porządku i ten porządek ustalać. Nietzsche powiedział, że w świecie fizyki nie ma, fizyka jest tu, w człowieku, w głowie i on ją w ten świat pakuje. On jakby ten świat układa po to, żeby się lepiej znaleźć w jego chaosie. Natomiast nie ma czegoś takiego jak wielki plan, jak obiektywny porządek. Przyroda jest, jak to mówił Nietzsche ładnie, niewinnością stawania się. To jest chaos, to się po prostu dzieje, tak? A w tym wszystkim jest człowiek, który teraz stoi, rozgląda się i mówi, ale bałagan, zrobić by coś z tym. Nie? No i robi, no i sobie układa i sobie porządkuje i nadaje rzeczom sens, rzeczom, zjawiskom, no i samemu sobie. No właśnie, bo tutaj dochodzimy właśnie do tego, że Nietzsche mówi tak, człowiek jak się trochę rozgląda po świecie, no to albo może popaść w strachu, jeje, jakie to wszystko wielkie, ile tego jest, a ja co to takie. I może albo wziąć się w garść i powiedzieć, no dobra, no to no jakoś się tu ogarniemy, albo może w tym swoim strachu odwołać się do jakiejś istoty, jak to Nietzsche twierdzi, wymyślonej przez siebie, czyli Boga i mówić, ho, ja biedny, ale na szczęście jest Pan Bóg i On się mną opiekuje, bo On to wszystko jakoś poukładał, poustawiał, a Nietzsche mówi, niczego nie poustawiał, bo Boga nie ma. On jest w świecie kompletnie niepotrzebny, dlatego że świat jest bezcelowy, bez porządku i jeśli człowiek tego porządku w świecie nie nada, no to, czy światu nie nada, no to go to po prostu nie będzie, tak? Ale człowiek wcale nie jest taki, człowiek wcale nie jest taki w nadawaniu tego świata znowu hop-siup, dlatego że istnieją dwa typy ludzkiej osobowości, mówi Nietzsche, tak? Bo człowiek rzeczywiście albo się może realizować, albo może czuć to poczucie sprawstwa i ono w nim kiełkuje i się rozwija i to jest tak zwany pan, to jest typ pana, pana, który się afirmuje, który czuje, tak? Fajnie, że to życie jest takie skomplikowane, bo dzięki temu ja mogę się wykazać, prawda? Super, że się dzieje, bez przerwy są jakieś przeszkody i w związku z tym bez przerwy mogę je pokonywać, a każde pokonywanie przeszkód mnie wzmacnia, mnie rozwija. Natomiast jest jeszcze drugi typ osobowości ludzkiej, drugi typ człowieka, czyli tak zwany niewolnik. Niewolnik to jest właśnie taki ktoś, kto wsadzi ręce pod tyłek i powie, a nie, nie mogę, nie umiem, nie dam rady, to mnie wszystko przerasta. I na dodatek jeszcze, mało że on tak biadoli, że jest źle, to jeszcze winę zrzuca na wszystkich innych, tak? Że mu nie dają, że mu zabierają, że mu nie pozwalają, że on może by chciał, ale przez innych nie ma możliwości, że ten świat jest taki bez sensu, wszyscy się na niego uwzięli i takie ma pretensje do całego świata, no ale nie do siebie. Absolutnie nie do siebie, bo on to jest biedny, bo on to jest skrzywdzony i on nic nie może absolutnie, bo mu nie pozwalają, bo nie ma siły, bo i tak się nie uda. Tak, bo zaraz się na niego rzucą, albo to, albo tam, siedzi na kanapie i ma za złe. To jest typ niewolnika. No i oczywiście, słuchajcie, nie jest tak jak zwykle, że my jesteśmy albo jednym, albo drugim w postaci skrajnej, chociaż sam znam osoby takie, które są, które rzeczywiście są.
Ale no myślę, że trzeba by trochę się zastanowić nad tym, który typ w nas przeważa i do czego on tak naprawdę prowadzi. Bo ja właśnie celowo chciałem, nie będę wam opowiadać jakby całościowo filozofii niczego, bo on do tego wszystkiego jeszcze dodawał takie przekonanie, że no właśnie, będąc panem, trzeba być okrutnym, bo świat jest okrutny, przyroda jest okrutna, no bo jest, kurczę, no te zwierzęta się bez przerwy żrą, w naturze się wszystko rodzi, ale i umiera, mało kto w naturze umiera w sposób naturalny, przeważnie zostaje zjedzony, nie? Więc tutaj w naszym ludzkim życiu też tak Nietzsche mówił, troszeczkę trzeba, znaczy troszeczkę, całkiem trzeba, tak? Albo ja zeżrę, albo mnie zeżrą. No, ale niekoniecznie musimy rzeczywiście iść w tym kierunku. Natomiast do czego ja zmierzam? Kochani, no zmierzam przede wszystkim do tego, żeby wam uzmysłowić, że no można taką naukę z tej filozofii wyciągnąć, że jeżeli rzeczywiście nikt nam, jeżeli my nie nadamy sensu naszemu życiu, jeżeli my się nie weźmiemy w garść, jeżeli my nie zaczniemy czegoś zrobić ze sobą i z własnym życiem, no to nikt za nas tego nie zrobi. Tak? Składając jakby jedną filozofię do kupy z drugą, to chciałem wam przekazać w dzisiejszym spotkaniu to właśnie. Nasze życie może i jest do dupy. Nasze życie może i jest bez sensu. Nie znamy przyszłości, nie możemy jej poustawiać, nie możemy być jak te zaprogramowane laleczki. No i na szczęście nie możemy być jak zaprogramowane laleczki, bo gorzej, gdyby ktoś miał bez sensu program i go znał, prawda? No to tylko położyć się i czekać na śmierć. My tak naprawdę rzeczywiście funkcjonujemy w świecie wolności, w świecie wolności, która dotyczy przyszłości, która dotyczy tego, co będzie, a nie wiemy tego, co będzie. No i na szczęście nie wiemy, co będzie, bo może być wszystko. Natomiast to jest istotne, co my z tym zrobimy. Tak? Jest istotne to, żebyśmy nie bali się tej przyszłości, tylko żebyśmy pamiętali, że my możemy coś z tą przyszłością zrobić, jak ona już nastąpi. Tak? My możemy tak, a nie inaczej się zachować. Czy to będzie dobrze, czy to będzie źle, zobaczymy. Jeżeli będzie źle, to najwyżej wyciągniemy z tego lekcję dla siebie. Najwyżej będzie to dla nas nauczka. Tak? Chcesz sensu życia, to sobie ten sens nadaj. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Pewnie coś za coś, wszystko ładnie, pięknie, będziesz musiał wziąć odpowiedzialność za ten cel, który nadasz, ale dzięki temu będziesz mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie i będziesz mógł z tymi pretensjami zrobić to, co będziesz chciał. Albo wyciągnąć z nich nauczkę na przyszłość, być silniejszym, albo no, usiąść i wpierdolić, tak? Na dodatek, słuchajcie, pamiętajcie jeszcze, że mamy wokół siebie nie tylko stoły, nie tylko humanoidy, ale mamy również ludzi, którzy mają taki sam świat wewnętrzny jak my. I jeżeli weźmiemy też na to poprawkę i popatrzymy z tej perspektywy, no to myślę, że powinniśmy się tym bardziej zrozumieć i wspierać. Tak? Porządkujcie swoje życie, wspierajcie się nawzajem, nadawajcie sens swojemu życiu. A ja wam już dzisiaj dziękuję i do zobaczenia na następnym spotkaniu.